Czy i kiedy zostanie wybudowany most na rzece Wisłoce w miejscowości Zawierzbie? Czy zapowiadana od lat przez samorządowców inwestycja doczeka się w ogóle realizacji? Jeżeli tak, to skąd powiat zamierza pozyskać środki na ten cel? Most w miejscowości Zawierzbie od momentu wybudowania autostrady i węzła zachodniego Straszęcin-Dębica to jeden z najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych przez kierowców wjazdów do Dębicy. Obecny obiekt jest wąski, samochody ciężarowe muszą przejeżdżać obok siebie bardzo ostrożnie, a w godzinach szczytu tworzą się w tym miejscu ogromne korki. Także ruch pieszych na moście jest mocno utrudniony ze względu na niewielką przestrzeń pomiędzy barierkami a przęsłami całej konstrukcji. Pierwsze plany budowy i wizualizacje nowej przeprawy nad Wisłoką pojawiły się już w grudniu 2015 roku. Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury przedstawiono dokumentację, z której wynikało, że nowy obiekt będzie szerszy i o ponad 100 metrów dłuższy od obecnego. Projekt zakładał również budowę chodników po obu stronach mostu wraz ze ścieżkami rowerowymi. Most w Zawierzbiu miałby też 3 pasy ruchu, z czego jeden umożliwiałby bezkolizyjny skręt w prawo w Aleję Jana Pawła II. Powiat dębicki planował tą inwestycję zrealizować w ramach jednego zadania obejmującego budowę łącznika węzła zachodniego autostrady A4. Były takie oczywiście koncepcje związane jakby z budową jego w momencie obecnej inwestycji, czyli budowy łącznika i przebudowy drogi na odcinku, powiedzmy, na terenie Zawierzbia, między Żrakowem a Zawierzbiem. No ale niestety to jest oczywiście bardzo poważna inwestycja. Ona się nie wpisywała w tą koncepcję łącznika z autostradą, więc nie dało się jej sfinansować w takim stopniu, w jakim ten most tutaj powstaje. Myślę, że to i tak jest bardzo dużo, że ten most powstanie, natomiast oczywiście uważam, że to jest bardzo duże zaniedbanie. Sam się zastanawiam, dlaczego przez te 30 lat, czy tam blisko 30 lat funkcjonowania samorządów terytorialnych już w wolnej Polsce, nikt nigdy nie podjął się takiej ważnej inwestycji. Zgodnie z zakładanym planem budowa mostu w Zawierzbiu miała rozpocząć się tuż po zakończeniu inwestycji w Straszęcinie. Jednak już wiadomo, że realizacja tego zadania mocno przeciągnie się w czasie, o ile w ogóle będzie możliwa w takim stopniu, jak pierwotnie zakładano w opracowanych i przedstawionych projektach. Zdaniem starosty Andrzeja Reguły znalezienie środków i ewentualna realizacja budowy nowego mostu w Zawierzbiu to już będą zadania nowej rady i zarządu powiatu dębickiego. Były takie nawet oczywiście oczekiwania, żeby to była taka wizytówka miasta, żeby to był most podobny do mostu w Rzeszowie, most wantowy, ale to oczywiście są mrzonki, ponieważ taki most kosztuje bardzo dużo, a mieszkańcom potrzebny jest most, którym będą mogli codziennie bezpiecznie jeździć do pracy, nie będą musieli się obawiać, że tam jest wąsko, że mijanie się z tirem powoduje problem, że ten most się korkuje przed rondem, kiedy jest ruch taki szkolny, więc myślę, że tamten most jest również bardzo ważny i w perspektywie będziemy chcieli doprowadzić do jego budowy. Mamy wykonaną już również dokumentację, no ale nie da się wszystkiego naraz. Jeżeli puścimy ruch tym mostem, za tamten się będziemy brali do przebudowy. No i to już, myślę, następna kadencja, następne władze będą się o to starać. Ale jest to równie ważne. Oczywiście, no tam sam wjazd do Dębicy, kawałek zrobimy przy tych zadaniach. Natomiast zostaje jeszcze most plus ten kawałek dróg do przebudowania, tak żeby to wjazd do Dębicy był jakiś taki okazały, bezpieczny i nieutrudniający ruch. Mamy jednak nadzieję, że ta niezwykle istotna dla naszego regionu inwestycja doczeka się w przyszłości realizacji. Obecnie trwa budowa łącznika zachodniego oraz nowego mostu w Straszęcinie. Na razie prace realizowane są sprawnie i zgodnie z planem. A czy powstanie nowy most w Zawierzbiu? Zapewne przekonamy się dopiero po wyborach samorządowych.